Cześć, tu Michał Szczygieł. Ostatnio miała premierę moja płyta Tak jak chcę i singiel promujący to wydawnictwo Noga na gaz. Z tej okazji odpowiem na parę pytań specjalnie dla Viva.pl. Zapraszam. Pierwszym pytaniem jest: od Voice'a do krążka minęły prawie 4 lata. Czy pandemia opóźniła pracę nad albumem? Otóż nie. Przyspieszyła pracę, gdyż nie miałem innych zajęć oprócz siedzenia w studiu i robienia piosenek. Dzięki temu w rok zrobiłem taki progres songwriterski, jakiego nie zrobiłem przez poprzednie 2-3 lata. Więc wyszło mi to na plus. Jedziemy dalej. Wymarzony duet to ten z ostatnimi czasy, myślę, że z Mrozem, z chęcią bym nagrał. Jedziemy dalej. Pytanie o treści. Która piosenka wykonywana w The Voice była dla Ciebie największym wyzwaniem? Śpiewanie Nic tu po mnie, ponieważ pisaliśmy to z chłopakami na kilka dni przed w ogóle wykonem. Ja osobiście tekstów nie mogę zapamiętać. Raz zaśpiewałem, nie potrafię zaskakiwać siebie sam, zamiast nie przestanę. No trochę krzywo, ale nieważne. Finalnie wyszło tak, że się ludziom podobało. Jaki utwór ostatni może wyjść z głowy? Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. O. Trzy rzeczy, które wziąłbyś na bezludną wyspę, to generator prądu na panele słoneczne, w sensie macie ze słońca, fotosynteza, takie rzeczy. I wziąłbym jakąś kozę i kozła, żebym mógł zrobić farmę, tak? No i pewnie wziąłbym piłę motorową z zapasem paliwa, żeby sobie wybudować dom i żyłbym sobie spokojnie na bezludnej wyspie, byłby samowystarczalny. No cudowne, cudowne. Marzenia takie drobne, nie? Ale coraz mniej jest bezludnych wysp. Ach. Czy masz kontakt z Andrzejem Piesecznym? Odsłuch płyty był, będzie. Mam kontakt, pozdrawiam. Nie wiem, czy chodzi o 50 na 50 Andrzeja, które też niedawno wyszło, czy o moje Tak jak chcę, ale myślę, że wzajemnie tutaj odsłuchy są robione i będą. Poza tym płytka do Andrzeja, o ile nie dotarła jeszcze, to na pewno dotrze. Pizza hawajska, tak czy nie? Raczej nie, ale jak ktoś ma ucierpieć psychicznie z powodu tego, że nie zjem hawajskiej, no to zrobię to, ale to tylko z sympatii do tej osoby, niż z przyjemności jedzenia hawajskiej pizzy, tak? Czy pizzy hawajskiej, czy... Garderobę przed występem muszę mieć. Miód, wodę... No i w sumie to tyle, potem jest elegancko. No i deskę do prasowania i grzywasko, no bo zmięty, tak wychodzić to średnio. Chciałem powiedzieć, że kolejne pytanie przed nami, ale to było ostatnie. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na koncerty, do odsłuchu płyty. Dzięki, pozdrawiam.